Po 10-15 tysięcy miesiącu ja dokładam do interesu, chodzę do innej pracy od 6 do 20 dziś tyram, żeby tutaj dokładać tak naprawdę. Skłaniam się już ku zamknięciu praktycznie na nogę. No gdyby nie, ty to już bym zamknął dawno. Jakbyś nie dał cynka, że będziesz nam pomożesz, no to ja już bym zamykał i dziękował. Jakiś czas temu dostałem od właściciela pizzerii wiadomość. Wujku Paulo, proszę, daj znać, czy pomożesz mi w uratowaniu mojej restauracji. Jesteś naszą ostatnią deską ratunku. W innym wypadku będę zmuszony zamknąć lokal, a nie chcę się poddawać i nie chcę również zawieść ludzi przychylnych, którzy nam kibicują. W Tobie nadzieja, pozdrawiam i liczę na pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy. Oj przyjacielu, zobacz, oczywiście, że pomożemy. Zrobimy wszystko, aby uratować Twój biznes. Sprawdzimy, w czym jest problem, jak smakuje i wygląda Twoja pizza, co jest do poprawy. Zrobimy wszystko, aby wyprowadzić Twój biznes na prostą. Lecimy. Pizzowe rewolucje. Do tej pory uratowaliśmy przed zamknięciem dwa lokale. Teraz czeka nas kolejne potężne wyzwanie. Lokal, tak jak mówi właściciel, drzwi już w połowie są zamknięte. Czekał tylko na mój przyjazd, jeżeli bym odmówił, powiedział, że zamyka. Widzowie, zapraszam Was na kolejny, nieco trudny odcinek Pizzowych Rewolucji. Za każdym razem, gdy słyszę historię o tym, że ktoś dokłada do interesu kilkanaście tysięcy złotych, robi się naprawdę smutno, żal. Wiem, jak to jest, kiedy jest ciężko. Dlatego zrobimy wszystko, aby wspólnymi siłami uratować tą pizzerię przed zamknięciem, dać właścicielowi dużo dobrej energii, dużo wiedzy, tak aby wiedział, jak dobrze prowadzić lokal, w czym był problem, w czym były niedociągnięcia. Pizzeria La Verita, malutki, fajny, sympatyczny lokal pod Krakowem. Zaraz wchodzimy tam, sprawdzimy, o co tu chodzi, jak to wygląda, co trzeba poprawić i zmienić. Zapraszam. Co my tutaj mamy? Powiem Ci szczerze, że tak na pierwszy rzut oka, nie ma tu lipy, nie ma tu jakiegoś wielkiego, no, mam nadzieję, wielkiej tragedii. Jest na bogato. To my tutaj mamy jakąś taka pizza insalata, tak? Insalata, tak. Firmówka taka. Firmowa, taka lekka właśnie. W takim pierwszym się spotykamy. Ciasto takie dosyć dobrze wyrośnięte, słuchaj. Zobaczymy, o, jest mięciutkie. Jest ta struktura fajna, także ja bym się tu pokusił przede wszystkim o zmianę produktu na troszeczkę lepszy, bo zobacz, weź sobie spróbuj tego salami pikantnego samego. Mogło być trochę bardziej, pikantne, nie? Troszeczkę bardziej smaczniejsze takie. Jest to takie trochę nijakie w smaku. Niby jest, niby coś tam czuć, jakiegoś słonego skwarka, ale nie ma tego uderzenia smaku dobrej salami pikantnej. Właśnie, takiej podpowiedzi nam potrzeba. No ciasto jest fajne. Dzisiaj jesteśmy pierwszy dzień, dojechaliśmy na miejsce. Testujemy, próbujemy. Jest miłe zaskoczenie. Teraz sobie jeszcze tego drugiego wariata spróbujemy. Pizzy, sałaty. Insalata. Insalata, tak jest. Insalata. Nie wiem, o co chodzi w tym miejscu, bo ciasto jest naprawdę bardzo fajne. Dlaczego jest aż tak duży problem? Z tym, że właściciel praktycznie już jest na skraju decyzji o zamknięciu tego lokalu. Postaramy się jutro sprawdzić dokładnie, w czym jest rzecz, w czym jest problem. Odczarować to miejsce. Mamy nadzieję, że nam pomożesz. Jesteś naszą ostatnią deską ratunku. Miło i niemiło to słyszeć. Ja dam z siebie wszystko. Postaramy się jak najbardziej. Weźmiemy nasze wiedzę, nasze doświadczenie. Postaramy się wszystko, co tylko możemy oddać temu miejscu, tak ażby żyło, funkcjonowało i było jak najlepiej. No w tym wszystkim chodzi o to, żeby było jak najwięcej dobrej pizzy, żeby tutaj pana podnieść troszeczkę na duchu, co? Co cię skłoniło do otwarcia lokalu gastronomicznego i robienia pizzy? Co mnie skłoniło? Nie no, chciałem mieć jakiś drugi poboczny biznes, bo działam gdzie indziej, a myślę, że tu będę miał gdzieś drugą nogę podparcia, ale to jest strasznie ciężki interes, że tak powiem. Strasznie ciężki kawałek chleba. Skłaniałem się już ku zamknięciu praktycznie na nogę. No gdyby nie, ty to już bym zamknął dawno. Jakbyś nie dał cynka, że będziesz nam pomożesz w tej rewolucji, no to ja już bym zamykał i dziękował, bo... Jak to miesięcznie wychodzi? Kiepsko, na zero, jest, na lekki plus czy na minus? Duży minus? No kurczę, strasznie duży minus tak naprawdę. No. Po 10-15 tysięcy miesiącu ja dokładam do interesu. O kurde, człowieku, to ja musisz to rzucić co miesiąc? Co miesiąc, żeby spiąć i tak naprawdę i tak się to spina. Gdzieś tam przeciągamy pewne płatności, gdzieś tam ja teraz... Ej, to nic fajnego ogólnie, to nie ma... To ty nie telefony, śpisz, no. Gdzieś tam jakieś hurtowne, gdzieś coś zalegamy, gdzieś coś, to są na początku dzienne tak naprawdę. I ja muszę, tak jak mówię, chodzić do innej pracy od 6 do 20 dziś tyram, żeby tutaj dokładać tak naprawdę do tego interesu. Ja sobie jestem w stanie uzmysłowić, w jakiej ty jesteś sytuacji i pozycji, bo ja ogólnie tonąłem w długach kiedyś. Nie miałem co prawda tak, że co miesiąc musiałem gdzieś coś dokładać, po prostu musiałem oddawać pewne pieniądze. Znaczy musiałem, chciałem. Ja muszę oddawać też gdzieś pobocznie. To się tak, no, takie kółko to jest. Mogę powiedzieć, że ciasto jest bardzo dobre. Jest dobre, jest wystarczająco dobre, żeby tutaj nic specjalnie nie kombinować i nie zmieniać. Jest naprawdę ok. Podstawę mamy bardzo fajną, nie jest ona zachwiana. Wypiek też jest perfekcyjny wręcz. My idziemy, słuchaj, wiemy już na czym stoimy, wiemy o co tu chodzi. Próbujemy jutro jeszcze rozwikłać parę tutaj tematów i zostawić to miejsce tak, aby to miejsce szło do przodu, rozwijało się i karmiło naprawdę dobrą pizzą. Dzięki temu, że oglądacie reklamy oraz naszym sponsorom, mamy fundusze na to, żeby jeździć po całej Polsce, ratować lokale, robić pizzowe rewolucje. Jak dobrze wiecie, od lokali, których ratujemy, nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. W związku ze zbliżającym się 21 marca meczu polskiej reprezentacji z Estonią w barażach do Euro 2024, partner naszego odcinka
odcinka, czyli STS, przygotował specjalną limitowaną ofertę. Rejestrując się z linku w opisie lub podczas rejestracji wpisując mój kod Paulo, możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł bonusu za wytypowanie zwycięstwa Polski. Przypominam, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli bonus na start oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Wygrana albo zwrot pieniędzy. Ta oferta jest przygotowana tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie, grajcie odpowiedzialnie do dodatkowych emocji, nie traktujcie tego jako sposobu na życie. Polska, Estonia, wiadomo, że Polska mistrzem Polski, a Estonia to klasowy dobry rywal. Moje przewidywania co do wyniku to takie spokojne 2-0. Link do szczegółów oraz do rejestracji znajdziecie w opisie. No co, dziękuję ślicznie za obejrzenie, a my lecimy próbować tych włoskich frykasów ananasu. Dobra, to jak widzieliście wczoraj, dostaliśmy w miarę dobrze wyglądające pizze. Tam jest sporo rzeczy do poprawy, jeżeli chodzi o składniki, ale ta podstawa, czyli ciasto, było ok, było fajne, było dobrze przygotowane, było smaczne. Wiedzieli, że przygotujemy, zapowiedzieliśmy się na konkretną godzinę. Teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda pizza, gdyby zamawiał ją zwykły klient, jak bardzo będzie różniła się od tego, co dostaliśmy wczoraj. Mój kolega zaraz zamówi pizzę, którą jakiś tajemniczy klient ma odebrać za pół godziny. My w lokalu będziemy za 3 minutki, więc oni wiedzą, że ta pizza nie jest dla nas. Będziemy sobie na górze rozmawiali z właścicielem, w czasie załoga niczego nie świadoma przygotuje pizzę na dole, a my zejdziemy i ją odbierzemy. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić jakąś pizzę salami u Państwa. Pizzę salami? Na odbiór osobisty, ja sam przyjdę, no. Za 5 minut może. Pół godzinki poprosił, jakby była możliwość. Dobra. Za 30 minut salami, dzięki. Nie ma problemu. Dobra, pizza zamówiona. Zaczynamy drugi dzień pizzowych rewolucji. Dzisiaj będzie ciekawie. Odwiedzimy sobie jedno bardzo fajne miejsce w Krakowie, gdzie pokażemy właścicielowi, do czego ma dążyć, jak powinna wyglądać jego pizza finalnie, docelowo. Ty tu jesteś dzisiaj głównym aktorem, nie uciekaj. Wojusz się szykuje. Siema, witam, dzień dobry. Witam w drugim dniu. Co, dzisiaj mamy dla Ciebie przygotowanych trochę fajnych atrakcji, niespodzianek. Pojedziemy sobie w pewno bardzo ładne, fajne miejsce. Pokażemy Ci drogę, jaką będziesz podążać, w jakim kierunku będziesz szedł. Kto mi tu pipczy coś? Żona moja to robi. Tak? A żona? O, super. Dzisiaj sobie porozmawiamy jeszcze o Twoim lokalu troszkę. Wyjdziemy na kuchnię, sprawdzimy, zrobimy Ci przeglądzik lodóweczki. Słuchaj, jesteś na to gotowy? Wyczyściłeś ze wszystkiego, co mam nie widzieć, tak? Była selekcja. Próbujemy, jemy i za chwilę lecimy dalej. Ile trzeba wydawać pizz dziennie, czy też dań, czy łącznie jakby talerzy, żeby mieć... No taką lipę i tyle kurde dokładać i tak się męczyć. Nie, to jest masakra. Ile dziennie robicie? No, 20-25 pizz jak wydajemy, to jeszcze do tego po kilka dań. Nie, także bardzo słabo niestety to wygląda. Nie? Chociaż chcielibyśmy więcej, bo mamy na to zasób i motywację, tylko brakuje nam tego. Oj, 20 parę pizz dziennie, no to nie. To jest problem. Na waciki nam nie wystarczy. No, nie? No. Niestety. No. Z tego wszystkiego. Ja chcę Ciebie tylko jednej deklaracji. Chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało i żeby widziało. Słuchaj, i zrobimy Ci fantastyczną rewolucję, podzielimy się wiedzą, doświadczenia. Chcę, żebyś tylko obiecał mi i widzą to, że będziesz się starał, że będziesz kupował dobre, autentyczne, fajne produkty, że jak przyjdzie do Ciebie jakiś przedstawiciel firmy, która jest, powiedzmy sobie, przeciętna, jest tylko taką typową masą, która sprzedaje dla mas, dla wszystkich, czyli to, co generalnie wczoraj dostaliśmy do jedzenia. Obiecujesz? Obiecuję, także chcemy iść do przodu. Także. Wystarczy chyba moim zdaniem zmienić tu produkt na lepszy, troszkę rozreklamować to miejsce i będzie naprawdę petarda. Co, lecimy na kuchnię zobaczyć sobie? Jak to mamy aktualnie? Dobra. To co, wjeżdżamy, zapraszam. Wchodzimy sobie tutaj, zobaczymy, co my tu mamy. To jest to, dlaczego nam to ciasto smakowało, widzisz? To jest bardzo dojrzałe, dobrze wygarowane ciasto. Ja osobiście, na przykład u siebie w lokalu jeszcze wiesz, co bym zrobił? Bardziej bym doprowadził stopień wyrośnięcia, żeby bardziej troszeczkę spuchło, wyrosło. A to jest mąka tylko podwójnego zero, czy coś jeszcze dodajecie? Zero i bio. I bio, no. Ale tu dużo miejsca masz ogólnie. Tak, tu mam produkcję, także... Tam? Tak, przynajmniej to mamy lodówka. Dzisiaj spróbujesz sobie czegoś innego, czegoś lepszego, czegoś ciekawego. Okay. Jak to zmienisz, to no, taka pancetta. Widzisz, bardzo dużo tłuszczu, mało mięsa. Nawet podejrzewam, wiesz co z tymi wędlinami też o co chodzi? Tak, na moją wiedzę, na mój gust, te wędliny często, po prostu dlaczego one tak dobrze nie smakują? Dlatego, że ich proces dojrzewania jest bardzo szybko zatrzymywany, żeby szybko to wypychać. One są myte, pakowane potem wakuum. Jakby nie mają tego czasu dojrzewania, nie przychodzą tym aromatem. Są często świeże. Dużo tłustych dodatków, mało mięsa, zaburzone te proporcje są takie i to takie szybko, tanio. Znaczy, jak to jest w miarę jeszcze okej, okay, to. No, miarę w porządeczku, tylko też nie z łódźca, tylko zbijana, ale powiem szczerze, że pachnie dobrze, ten produkt jest okej, tylko ja bym gdzieś tam go zawinął, nie, żeby sobie nie obsychał. Wiesz co, ogólnie tak się wczoraj, nie, ja Ci tego nie mówiłem, ale cieszyłem się, że nie musiałem Twojej pizzy jakoś specjalnie krytykować czy zmienić, bo jak Cię zobaczyłem, to się bałem, że jak tu powiem za dużo, to źle skończę. Widzę, z kolegą nie ma żartów, trzeba się pilnować, także dobrze, że robisz dobre ciasto. Spadł mi kamień z serca, jak dostaliśmy pizzę. Specjalnie go trzymamy, dokarmiamy. Tak było. W Somoli też dodajecie do ciasta, czy w Somoli rozkręcacie normalnie? Tak.
O dziwo, powiem Ci, że wczoraj na przykład ta semola, którą tu masz, bo ja na przykład często nie lubię, jak rozkręcają semolinę, bo zostaje taki papier ścierny, ta mąka jest taka, ale ta mi naprawdę bardzo odpowiada, szczerze mówiąc, fajnie. Fajnie to, żeście sobie skomponowali. I przez to ciasto też, jak jedliśmy, było przyjemne, było smaczne, było troszkę zbliżone do tego, jakie my u siebie w lokalu robimy. Tylko o znacznie dłuższym czasie wyrastania, my w ogóle bez lodówki praktycznie pracujemy bardzo długo. Pierwsze 24 godziny są bez lodówki, dopiero po 24 godzinach trafia do lodówki kapeczka drożdży, ale tutaj nie będziemy kombinować, bo jest ok, nie chcemy się też narazić. Przemek jest w gotowości. A sos masz, słuchaj, gotowy z pulpy, czy sami pulpę, robicie? Pulpa. No i to bym właśnie zmienił, wyrzucił. Sos wczoraj w ogóle go kompletnie nie było czuć. Tak już nic. Tak, no. Nic nie dodajemy. Po prostu taka czysta pulpa. Co czujesz, jak to jesz? Pulpa. Pulpa. Ale uderza taki kwasek. Tak. Uderza kwasek, a czujesz pomidora jakiegoś takiego? Kiepsko, nie? No widzisz? Właśnie takie rzeczy, ty jako właściciel powinieneś już przy otwarciu wiedzieć, zmienić, wziąć. Nie, też Stefan ci mówi, że a weź się tą pulpę, bo jest dobra, wszyscy właśnie, biorą. Za dużo się sugerowałem. Bierzesz Stefana, otwierasz przy nim, to próbujesz palcem czy łyżeczką. Mój Stefan, zabieraj mi to, przynieś mi dobry pomidor, potrzebuję dobrego pomidora. Cena też wiadomo, że będzie trochę wyższa, ale będzie to smak pomidora. Słuchaj, ja ci powiem, jak ja robię sos pomidorowy. Być może dostaniemy dzisiaj puszkę dobrego, słodkiego pelati, którą sami sobie zrobimy. Dodajemy do niego, ja dodaję jedynie oliwę, sól i świeżej bazylii troszeczkę do aromatu. Ta bazylia nie jest konieczna, nie jest obowiązkowa, ale u mnie jak weźmiesz sos pomidorowy i spróbujesz, czuć przede wszystkim dobrego, słodkiego, doprawionego pomidora i przebijającą się leciutko bazylię. I to bym chciał, żeby było czuć na twojej pizzy, bo to jednak jest ta kwintesencja smaku, która potem jest. Widziałem, że używasz takiej mozzarelli Filone Fiori Latte. Znam ten produkt. Jest on drogi. To jest dobra, droga mozzarella, ale pokażę ci, pokażę ci troszkę co innego. Podobna półka cenowa. Uważam, że smaczniejsze. Smaczniejsze, bardziej mleczne, bardziej smaczne. Ja wam dam pewne uwagi, pewne rady. Jak mamy pizzę, troszeczkę mniej sera. Żeby ten stosunek sosu pomidorowego do sera i do składników był nieco inny. Bo wczoraj dostaliśmy, ja wiem, że to często w Polsce jest tak, że a damy dużo sera, to będzie fajnie, będzie dobrze. Ale nie, za dużo sera na pizzy jest nie fajnie, nie dobrze, bo on tak dominuje. Robi się taka klucha z tego, jest takie po prostu potem. To musi być wszystko grać, nie? Wam potem to pokażę. Jaka jest moja teraz propozycja i wizja dalej? Lecimy sobie do pewnego lokalu, jak robiliśmy pewne testy w Krakowie pizzerii. Wyszedł nam też Sondy Ulicznej i z tego co jedliśmy, że najpopularniejszym, najlepszą pizzerią w Krakowie jest pizzeria Olio. I do niej byśmy sobie pojechali, weźmiemy sobie kilka pizz na wynos, z lepszych, jakie w ogóle mieliśmy okazję jeść w Polsce. Zaraz zobaczysz dlaczego, co tam na to dają. Ja ci wróżę, może nie aż tak wielki sukces jak Olio, ale na pewno będziesz wychodził z tych chwilowych problemów, tarapatów, jakie masz. Będziesz po prostu szedł w górę, piął się w górę, bo tylko tego ci tak naprawdę trzeba i brakuje. Co, jedziemy, dobra, próbujemy. Ogólnie ona tu trochę leży, o tym zapomniałem. Był do was telefon, że klient odbierze pizzę za pół godziny. Słuchaj, to byliśmy my, bo chcieliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądała pizza, którą robiliście specjalnie dla nas, pod nas wczoraj, a jak będzie wyglądała pizza, którą robicie dzisiaj dla klienta na wynos. Okay. A my jesteśmy tym tajemniczym klientem. Oczywiście zapłacimy za to zaraz. My sobie otwieramy, sprawdzamy. No wygląda bardzo podobnie jak ta, co wczoraj. Co? Nie, dobrze. Ty, ilościowo wszystko gra, także ja widzę, że tutaj nie skąpicie, nie oszczędzacie. Jak dla mnie osobiście, moim zdaniem tylko, jest za dużo sera na tej pizzy. Ja bym dał mniej mozzarelli. Oczywiście są ludzie, goście, którzy lubią, jak jest dużo sera, ale my jak robimy taką klasyczną pizzę włoską, nie powinna być aż tak zalana serem. Nie jest jakiś ogromny, wielki błąd, ale na przykład u mnie w lokalu coś takiego by nie przeszło i nie robimy. I to nie chodzi wcale o żadne oszczędności. Chodzi o to, że tak się zlewa, to już podlega bardziej pod taką pizzę amerykańską troszeczkę, taka ilość mozzarelki. Czyli mniej znaczy więcej. Ale zobacz, pizza dla tajemniczego klienta, wypiek fajny. Okay. Gdybyśmy ją dostali oczywiście na świeżo, otworzyli kartonik od razu, byłoby idealnie. Ale chcieliśmy taki teścik tutaj, słuchaj, zrobić. Wygląda, ja zapomniałem w ogóle o tym. Nie siedzi mi to salami, wiesz? Nie. Przede wszystkim to salami. Kiedy to było krojone? To wczoraj. Wczoraj. Wszystko? Jeżeli, słuchaj, leżało w lodówce, cały baton odwinięty, niezawinięty, lodówce, które jest termoobiekt, to już się utlenia, to już ten tłuszcz tak jakby jełczeje. Gdyby ono jeszcze było odwinięte z batona, na świeżutko pokrojone dzisiaj, czy nawet wczoraj, nie byłoby problemu. A jeżeli to leży zbyt długo, złapie to powietrza, złapie to ten i zrobi się, ja to czuję już po tym, tak momentami, gdzieś. No jest taki. Jest. No. Jest niesmaczne, jest niedobre. Zmienimy to, nie ma problemu. Ja u siebie w pizzeriach miałem mały ruch, salami łagodne, trzymałem w takim małym bemarku przykrywanym i wyciągałem z lodówki do każdej pizzy. Teraz my tylko salami to tam używamy z
4 kg dziennie czasami, 3-4 dziennie, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby było i praktycznie wszystko nam codziennie na bieżąco schodzi, a to, co nie zejdzie danego dnia, co było pokrojone, rano pierwsze 2-3 godziny od razu tego nie ma, więc jest ten cały czas obieg. Tutaj bym jednak trzymał, bo nie smakuje to dobrze, no. Słabo jakościowo trzeba przykrywać salami, tak. A nic więcej. Tak. I spróbujemy sobie do odmiany pizzy salami, żebyś miał, poczuł i zobaczył różnicę w tym, bo wiesz co, ktoś kto, to jest to, o czym chyba mówiliśmy, dlatego wynika problem tej pizzerii, nie było to tak może dobrze dopilnowane, czy nauczone, czy pokazane. Myślę, że z naszymi radami będzie już naprawdę szło w dobrym kierunku. Trzeba było takiej dobrej ręki tutaj po prostu przyjść, żeby ktoś, kto na co dzień gdzieś... Potrzebuje na coś nakierować, żeby iść w dobrym kierunku, tak? Jedziemy sobie, spróbujemy sobie tam pizzy z salami, spróbujemy sobie sosu pomidorowego, mozzarelli, wszystkich składników, potem tu wrócimy i działamy dalej. Dobra, zobacz, to jest to miejsce, które nas tak bardzo urzekło, zaskoczyło. Zaraz tam wejdziemy, weźmiemy sobie, słuchaj, 4 jakieś pizze, żebyś posmakował, zobaczył różne warianty, kompozycje, oczywiście sosik pomidorowy i dodatkowo wędlinki, które nam zapakują na wynos i potem, tak jak mówiliśmy, zrobimy sobie pizzę z tymi produktami u Ciebie w lokalu. Dzień dobry, witam. To, co byśmy chcieli dzisiaj zamówić, to na pewno jakaś pizza z włoskim salami łagodnym. W waszej kompozycji może być, ale tak, żebyśmy poczuli smak tego salami też. Na pewno weźmiemy sobie pizzę jakąś z tyłu Diavola czy Calabria z włoskie salami pikantne. Macie spianata czy wędrycina? Mamy spianatę. Spianatę, perfekcyjnie. Na zasadzie może weźmy sobie margheritę po prostu z dodatkowym salami, bez żadnych dodatków tu. Tak, i dwie jakieś bardzo ciekawe, fajne, smaczne wasze kompozycje pizzowe, które są ciekawe, smaczne, które polecacie. I dodatkowo do tego jakoś tak talerzyk antipasti na wynos, jeżeli można, taka deseczka. Ale jakieś bruschetty, focaccie, bardziej nie. Nie, bardziej nam zależy na samych wędlinach i serach, tak żebyśmy poczuli smak jakby i mogli sobie podegustować też takich rzeczy. Mogli wykorzystać. Mamy tutaj kandydata, musimy mu pokazać, jak wygląda dobra włoska pizza, jak wygląda ten produkt, który tutaj naprawdę urzekł nas, jak byliśmy w tym odcinku w Krakowie. Krakowska bitwa pizzowa, Nolio czy Olio, która jest lepsza, no i wygrało oczywiście Olio 3-0 wśród widzów, nasz 10-10, była liga, była petarda. No to co, bierzemy, robimy i lecimy. Tutaj mamy margaritę z salami Napoli, czyli to jest te łagodne salami. Tutaj mamy margaritę z spianatą calabrese. Spianata calabrese, to jest to pikantne salami. To jest to, czego potrzebujemy, tak? Genialnie to wygląda. Genialnie wygląda, genialnie pachnie. Czujesz zapach, wszystko od razu. Pora spróbować, zobaczcie, zdejmę Ci bazylię, bardziej taki podkreślony smak. Weź sobie ten kawałeczek, który Ci wykroiłem. Skup się właśnie na tym sosie pomidorowym, salami pikantnym przede wszystkim. Powiedz mi, co dzieje się, jak to... Super wygląda. Pachnie jak to pięknie. Smakuje? Od razu pachnie, co właśnie? Wiesz, ten kawałeczek pizzy, zapach niesamowity. Zrobimy to, co wujaszek często robi, słuchaj. Weź sobie, co dzisiaj rozmawialiśmy, sosik pomidorowy. Weźmiesz sam na paluszek, dobra? I spróbujesz. Nie ma od razu, nie wiem, czy czujesz, nie ma kwasowości. Przyjemny, smaczny pomidor. Spróbujmy sobie od razu tego salami Napoli, salami Napoli, dobra? Zapach jaki? Czujesz, jak jest świeżo krojony, nie przeleżały, nie w cieple. Czuć piękny aromat, smak. To jest to, co chciałbym, żeby było właśnie u Ciebie. Po tych rewolucjach idziemy w tym kierunku, co? To jest taki wyznacznik, jak to ma być i smakować u Ciebie, oczywiście zakładając, że ciasto będzie to pizzy klasyki. Teraz zwróć sobie też uwagę to, co dzisiaj o czym rozmawialiśmy na temat pizzy. Zobaczmy sobie tą pizzę, widzisz? Jeżeli chodzi o mozzarellę. Nie jest taka zlana jedna wielka zupa, nie ma jej za dużo, nie ma jej też za mało. To ma być idealnie, akurat, że mozzarelli na pizzy robi po prostu gluta takiego serowego. Jaka by pizza nie była, co byś na nią dalej nie położył, nie będzie to dobre. Jego wujo radzi, nie dawaj za dużo sera na pizzę. Pizza, margarita, salami łagodne. Nie ma co tego aromatu nie takiego, nie przeleżało w cieple, właśnie o to chodzi. To wystarczy powiedzieć, że dobre salami kupić, dbać, żeby nie było w cieple, żeby się nie zagrzało. Jak mówię, jak nie ma porządnej nadstawki, to z lodówki wyciągać na każdą pizzę. Jak macie mały ruch, to na bieżąco wyciągajcie. Jak będziecie mieli duży, to znaczy, że już jest czas i w ogóle i na koncie, żeby kupić porządny, lepszy sprzęt. Nie wszystko naraz, powoli, spokojnie. Historia, jak ja otwierałem swój lokal, mam 35 metrów raptem kwadratowych. To była taka szansa tam, kiedyś w odcinku w Reczu wspominałem o tym, o moich problemach, o moich długach. Ten lokal to była taka szansa na powrót do normalności. Ja nie chciałem być bogaty, ja nie chciałem zarabiać dużo pieniędzy, ja chciałem normalności, ja chciałem nie mieć problemów, chciałem się ich pozbyć i ludzi, których poniekąd nie tyle zawiodłem, co... Czy zawiodłem ja, oni wiesz, też ryzykowali. Chciałem jakby spłacić, żeby wszystko grało. I właśnie pamiętam, że jak zaczynałem lokal, miałem bardzo, bardzo ograniczony budżet. Bardzo. Trzymałem część towarów w lodówce z Pepsi nawet, słuchaj. To, co było niezbędne, to, co było najważniejsze, wyszukałem używane, ale ładne, fajne, postawiliśmy. Ale to było może 20% sprzętu tego, który
mam obecnie. Oczywiście piec, łopaty, jedna lodówka podlotowa, na której kręciliśmy, lodówka Pepsi, w której trzymałem, słuchaj, asortyment i troszeczkę Pepsi, tam 2-3 schłodzone, ale większość to były produkty świeże. No tak mówiąc, zaczynam, ale powiem Ci szczerze, mam ogromną satysfakcję z tego, z jak ogromnych kłopotów wyszedłem dzięki pracy, dzięki też dobrym ludziom, których spotkałem na drodze. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj robimy, jest taką... taką nadzieję. Tak, jest takim właśnie początkiem Twojej drogi teraz, którą pójdziesz. Dobrze, Jacieju, ja myślę, że popróbowaliśmy troszeczkę tu rzeczy, teraz spróbujemy jeszcze innych. Damy troszeczkę ekipie naszej tutaj też zjeść coś, bo ja już widzę, że cierpią tortury, jak nas widzą i słyszą. Widzimy się ponownie za chwilę. To co, jesteśmy już po fantastycznej uczcie, biesiadzie włoskiej, można powiedzieć. Popróbowaliśmy tutaj z uprzejmości właścicieli tego fantastycznego lokalu, różnych rzeczy. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że nas tak fantastycznie ugościliście. Przyjaciel wie już, do czego ma dążyć, co jest tym wzorem, co jest ideałem, jaki za kilka tygodni, miesięcy wujo chciałby u Ciebie zobaczyć. Super, będziemy do tego dążyć. Bierzemy troszeczkę tu produkcików, które dostaliśmy, lecimy zrobić tą fuzję, czyli to, co było, wyrzucamy, bierzemy nowe, dobre i łączymy z ciastem, które już do tej pory mieliśmy, bo jest ono naprawdę obiecujące, fajne, ja je akceptuję. Jedziemy. A mamy tutaj te dwa sosy. Słuchaj, jeden dostaliśmy od lokalu, Olio, drugi macie klasyczny ten. Próbuj najpierw swojego klasycznego jeszcze raz. Test. Słyszę, jak smakuje. I to. To, co używają, to, co jedliśmy przed chwilą na pizzy. Czuć różnicę? Tak? Zdecydowanie. Oj, 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 no jak możliwe, zobacz, dwa czerwone takie same. No to się cieszę. No to co, lecimy, robimy sobie pizzę. Przyjaciele bardzo serdecznie zapakowali nam produkciki, zrobimy sobie z tym salami pikantnym, z łagodnym. No, no, opa, czuję. Dostaliśmy już mozzarellę, zaraz sobie spróbujemy, zjemy coś jeszcze. Geszefty, o, oliweczki, ale nas najbardziej interesują te wędliny. Wędlinki, bo to o to wszystko się tutaj rozchodzi. Dobra, ja rozkręcę, wypiekę i spróbujemy sobie, co? Dużo mąki na początku, mało na końcu. Jeszcze jakąś łychę jedną poproszę tylko. Okej, okay. Mozzarellę zostawimy bez zmian. Może inną sobie dobierzesz, ale trochę mniej. I co, salami pikantne, lecimy. Ja prawie wszystko zjadłem, nie ma co dawać. Czy wy zwiększacie ogień i płomień, jak jest pizza w piecu, czy nie? Nie, tak naprawdę. Normalnie cały czas trzymacie to samo, dobra. Bardzo przyjemny, spokojny wypiek, taki właśnie, jak ja preferuję, jak ja lubię. Dobrze zapieczone ciasto, mozzarella roztopiona. Daliśmy jej trochę mniej niż ostatnio, zobaczymy, jak się zachowa. Czy się nie przesuszy, czy będzie wystarczająco dobrze połączona z sosem i czy pizza nie będzie też za sucha z kolei. No i czekamy. Bardzo przyjemnie się wypieka naprawdę w tym piecu. Okej, okay, mamy to. Ta pizza na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie jak ta wczoraj. Z minusem tylko takim, że jest mniej sera, mniej mozzarelli daliśmy, ale próbujemy. Jak to? Zapieczone, pikantne salami, petarda. Chyba najpiękniejszy zapach, jaki może poczuć prawdziwy mężczyzna. Pikantne, pieczone salami. Kroimy, no to co, zapraszam. To co właśnie wujo mówił, te ciasto na brzegu, nabomblowany, fajny bąbelek, chrupiący na zewnątrz. Bardzo dobre ciasto, naprawdę. Czymś jest pikantne. Zdecydowanie. To jest chyba to, czego brakowało klientom do tej pory. Tak, salami jest... Naprawdę salami. Wyczuwalne. I wyrazisty sos też. Nie ma kwasu żadnego. Nie ma kwasu. Słodki, fajny, naturalny taki pomidorek. No to jest kwintesencja. Już nie chodzi o pizzę napolitańską. W zasadzie każdej pizzy, jeżeli robimy na sosie pomidorowym, musimy czuć sos pomidorowy, a nie kwas z pulpy. Że to będzie do wymiany. Mozzarella może zostać, jest w porządku. Może ja to akceptuję, jest ok. No ale przede wszystkim wszystkie wędliny wymieniamy na nowe. Ciasto na szczęście zostawiamy. Jest macie stosunkowo łatwo z kurkiem. Czyli najtrudniejszą rzeczą, najtrudniejszym etapem jest właśnie to ciasto. Wy macie je w porządku, swoje, unikalne, oryginalne, tego się trzymajcie. Fajnie to robicie z mieszanki dwóch mąk. Jedyne, czego brakowało temu lokalowi, to po prostu dobrych, jakościowo ciekawych, włoskich, odpowiednich produktów. Jadłeś tą pizzę, próbowałeś ją pewnie nie raz wcześniej. To czemu wcześniej nie przyszło Ci do głowy, żeby zmienić ten produkt albo poszukać czegoś innego? Nie czułeś tego? Nie czułem tego, no, dokładnie nie czułem. No, ja tu jadam codziennie i może potrzebowałem czegoś takiego, żeby się wyrwać, spróbować czegoś innego, żeby zobaczyć, że to nie tędy droga, tak? Że musimy równać do najlepszych, a nie trzymać się. Zmiany są potrzebne. Moje jeszcze zadanie do Ciebie jest takie, że przez najbliższe 2 miesiące chciałem, żebyś odwiedził 5 albo 6 najbardziej znanych pizzerii w Krakowie. Zamówił wszędzie inną pizzę i sobie robił pewne porównania. Co możesz jeszcze na bazie tego zmienić u siebie, poprawić, dodać, jakiś składnik jednak wymienić, czy sos, jeszcze poszukać innego ciekawszego, podpytać, słuchajcie, a czy to nie jest tajemnica, skąd bierzecie, jak to wygląda, o co chodzi, nie? Tak. Wejść w ten temat, interesować się, pisać do mnie, dzwonić o porady. Będziemy dzwonić jak najbardziej. Zostawiamy ten lokal w dobrych rękach. Ja jestem z tej rewolucji naprawdę bardzo zadowolony, że jesteście tutaj z okolic Krakowa, tej północno-wschodniej części. To już wiecie, gdzie na dobrą pizzę możecie przyjechać. Dziękuję Wojtku, Paulo, za pomoc. Będziemy się trzymać tego wytycznego i naprawdę będziemy mieć super pizzę dzięki Tobie. Dziękuję bardzo.